Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No Żydzi i Arabi znowu się leją. Znowu się leją, tym razem w Toronto, w Kanadzie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No Żydzi i Arabi leją się od, w zasadzie od 100 lat, od ponad 100 lat. Izraela nie było, Palestyny nie było. Imperium Otomańskie istniało, tak, także na Bliskim Wschodzie mamy takie nowe déjà vu. Izraelczycy leją się z Arabami, nic nowego, tak? Nowe szarpnięcie, nowa fala przemocy, nowa fala terroryzmu, nowa fala krwi, śmierci. Cywile giną, wojskowi giną, terroryści giną. Tunele są zasypywane, rakiety są wysyłane, całe demonstracje naokoło świata się odbywają. Jak w wypadku Toronto, no to nie tylko demonstracje, ale była też walka. Dyplomatyczne przepychanki, wyzywania, mediatorzy się pojawiają, eksperci się pojawiają. No i znowu wtopa wszystkich fachowców. No ale pytanie jest, jak ma zareagować stolica Ameryki, Waszyngton, jak ma zareagować Ameryka, no to jest wielka sprawa. Przepraszam. No, parę błędów jest nieustannie popełnianych od lat. Szczególnie do tej ostatniej wojny w strefie Gazy. No to jest to, że cały ten konflikt izraelsko-arabski, no to odzwierciedla to, co było przez 100 lat. No po prostu wszyscy Żydzi, Arabi uznają, że ta ziemia jest ich, no i nie popuszczą. Ta religia jest inna, podejście jest inne, historia jest inna. Muzułmanie swoje, Hebrajczycy, Izraelici swoje. No i nic się nie zmieni. W czasie I wojny światowej Imperium Otomańskie no, współpracowało, czy starało się współpracować z Niemcami. W czasie II wojny światowej też współpracowało z Niemcami. Izrael powstał w 1948 roku, trzeba pamiętać. No i zaraz pierwsze, co oni podzielili. Podzielili tą Palestynę bardzo dziwacznie, bo porobili po prostu, to był ser szwajcarski w kropki, gdzie były wioski arabskie, gdzie były wioski izraelskie. No nie było tak jak podzielenia, jak Pakistan i Indie parę lat potem. Nie było tego, jak Polska została przesunięta o 300 kilometrów na wschód. Nie było tego, jak ludzie Polacy z Białorusi, z Zabuga przyjechali, no to ich przesiedlili do Wrocławia, na ziemię tak zwane odzyskane. Tych Niemców z Pomorza, ze Śląska wygonili. Nie było czegoś takiego. Tam po prostu ci, co mieszkali, to mieszkali. Później Żydzi zaczęli wykupywać, no ale ten najbardziej ta kontrowersyjna sprawa, no to jest ten zachodnie wybrzeże rzeki Jordan. Przepraszam. No i no to było, te tereny były okupowane przez Syrię, były okupowane przez Jordanię, tam jest Cisjordania, Transjordania, czyli jedna strona rzeki, druga strona rzeki, Jordanu, no ale Jeruzalem jest święte i dla muzułmanów, i dla Żydów, no i w sumie dla chrześcijan. No ale ten konflikt, jak palestyńsko-izraelski konflikt rozstrzygnąć? Ta zawziętość nie zmienia się. Od lat 1920 tam ciągle były napady. W sumie i Arabi, i Żydzi wygonili Anglików, zanim Anglicy odeszli z Palestyny w 1948 roku. No to po prostu umyli ręce, no i poszli. No i później oni znowu się kotłowali.
Jordania, Syria napadła właśnie ten wybrzeże zachodnie Jordanu, opanowali. No i dopiero to w wojnie siedmiodniowej Izraelczycy odebrali w 67 roku. I nie ma co tam zrobić, tak? Te wszystkie realia są takie, że ciągle są jakieś negocjacje pokojowe. Przychodzą, 100 lat nie pomogło, tak? 100 lat nie pomogło. To jest bez końca walka, bez końca jakieś rozmowy pokojowe. No, mają różne rozwiązania. Z reguły no to jest dwa państwa. Dwa państwa, no to są takie dosyć atrakcyjne. Teoretycznie powinny być atrakcyjne. Przepraszam. Drugie rozwiązanie, no to jest jedno państwo, nie bardzo atrakcyjne. No i w Izraelu mieszka około 20% Arabów, ma żydowskie czy tam izraelskie paszporty, także to jest dosyć dużo. Ja nie wiem, czy jacykolwiek Żydzi mieszkają w państwach arabskich i czy mają paszporty. No raczej chyba nie. Są kombinacje, żeby była jakaś taka konfederacja Palestyńczyków z Jordanią czy z Syrią, no ale nic nie działało. Yasser Arafat, no to on zakładał właśnie w 1993 roku w Oslo, no to zakładał, że będzie taki dwunarodowy układ, no ale opinia publiczna jest podzielona. Palestyńczyków, jak i Izraelczyków. Hamas to jest organizacja, można powiedzieć, bojówka islamistyczna. No i oni w zasadzie, no to ich planem to jest to, żeby zagarnąć Izrael, zagarnąć zachodnie wybrzeże, no i zagarnąć Gaza, żeby stworzyć jedno wielkie państwo pod rządami islamskimi, muzułmańskimi. Także dwunarodowe czy dwupaństwowe podejście, no to już nie ma teraz ostatnio ani poparcia wśród Izraelczyków, ani wśród Palestyńczyków. No trzecia sprawa to jest to, że Palestyńczycy mają ten ruch oporu. No ten ruch oporu, no to już jest trzecie, czwarte, piąte pokolenie. Możliwe, że te nowe pokolenia coś zmienią, no ale te cztery pokolenia, one ciągle walczą. No i to jest to, że czy na wygnaniu, czy na miejscu, Palestyńczycy nie znikają. Oni po prostu nie znikają, oni nie wyparowywują, będą ciągle stawiać opór. No i to jest ta podstawowa siła Palestyńczyków. Syria, Jordania, Iran, nikt nie chce ich tam przyjmować. No w dużych ilościach. A Hamas no używa ich jako pionków do rozgrywania tych wojny tej muzułmańskiej. No to jest tak jak w Ameryce. Komuniści rozgrywają te czarne życie, znaczy oni też ich po prostu wykorzystują do bojówek, do walki, żeby osiągnąć swój cel. I to jest największa ta siła Palestyńczyków. Izraelczycy, no Izraelczycy mają swoje silne państwo, mają swój silny naród, mają silne wojsko, mają silny wywiad, mają silnych naukowców i szkolnictwo i tak dalej, i tak dalej. Także że oni są w stanie pilnować Palestyńczyków, no ale Palestyńczycy nie znikną. Palestyńczycy po prostu będą ciągle walczyli, no i ten konflikt, no to będzie, może trwać w nieskończoność, przepraszam, dopóki nie osiągną tego, co chcą.
Są zmiany na tym Bliskim Wschodzie, na tym Środkowym Wschodzie. No, no i to są zmiany, które, które bardzo ci, no, ciężko, ciężko odrzucić. Świat arabski jako taki się, się zmienia. No, czy to będzie, będzie siły, siły jednak przechodzą do Iranu i przechodzą do Turcji. To dwa kraje, które zaczynają grać dużą rolę w tym wszystkim. Taki tradycyjny Egipt. No Trump, Trumpowi udało się troszeczkę zrobić bardziej przyjaznymi Egipt. Egipt mniej więcej miał zawsze już, no zawsze, no dosyć długo takie przyjazne stosunki z Izraelem. Te kraje Zatoki tej arabskiej też bardziej przyjaźni się zrobili. No, ludzie muszą pamiętać, musimy pamiętać, że to są jednak dwie grupy tych muzułman, że są szyici i sunni, no i oni tak za bardzo się nie kochają, leją się nawzajem, ale Muhammad Mahmud Abbas i cała ta organizacja palestyńska została popchana łącznie z Hamasem do tego, żeby współpracować z Iranem. Iran jest dosyć agresywny. Iran ma swoje pretensje do Izraelczyków. Także Iran i Turcja zamieniły już te wszystkie inne kraje, te arabskie, pomagające Palestyńczykom, które nigdy tak w sumie nie za bardzo nie pomagały. Nie chcieli ich przyjmować, nie chcieli im pomagać. Trzymali ich nieustannie w tych obozach uchodźców. Także to jest taka wojna na odległość między Izraelem a Iranem. Hezbollah i Hamas, no oni mają na tych terenach palestyńskich około 100 tysięcy tych rakiet. Wystrzelili parę tysięcy na razie, no ale to była ciekawa sprawa, tak? To po prostu była jedna wielka taka prowokacja, żeby sprawdzić ile Izraelczykom się uda zestrzelić tych rakiet domowych, czy tych wojskowych. Nie bardzo im się udało. No, zginęli ludzie. Odwet był nieprawdopodobny. No, to nie było takie biblijne oko za oko, to było po prostu noga za oko, czy dwie nogi za oko, albo cztery pary oczy za oko. No ale jednak Palestyńczycy obudzili znowu lwa, no i ten lew po prostu teraz ryczy. No i Palestyńczycy i większość muzułmanów i Arabii liczą na to, że będzie ryczał i będzie coś robił. No i opinia publiczna po prostu skoncentruje się na reakcji, a nie będzie się koncentrowała na samej akcji. Oni chcą sprowokować, żeby rządy arabskie po linii partyjnej, po linii religijnej po prostu zmobilizowały się, no i sprężyły do tego, do walki z Izraelem. Washington, no to już nie za bardzo dużo ma do powiedzenia. Za Obamy w 2012 roku, no to był ten atak w Bengazji, no to był jeden wielki cyrk. Clintonowa i cała reszta tych demokratów, no to oskarżała tam ludzi, którzy jakiś filmik wypuścili, że to oni byli przyczyną. No to był cyrk, no ale Trump starał się troszeczkę pomóc, no i ustabilizował troszeczkę tą lepszą atmosferę tam, ale kiedy Biden doszedł, kiedy ta kukiełka doszła, no to po prostu wszyscy zaczynają kopać Amerykę i Palestyńczycy doszli do wniosku, że to jest najlepszy moment, żeby sprowokować coś takiego.
pomoc finansowa, pomoc wojskowa od Bidena nie będzie nadchodziła. Amerykanie w ramach budżetu, no tam wspomagali firmy wojskowe w Izraelu, no ale teraz większość tych pieniędzy, która szła do Izraela, wraca z powrotem do firm militarnych w Ameryce. Także, że są spore cięcia. No i Izraelczycy martwią się, że będą jeszcze większe cięcia. Arabi, Palestyńczycy wierzą w to, Ameryka pod rządami, przepraszam, że Ameryka pod rządami Bidena odda jednak ten Jeruzalem, no i wtedy by się uspokoili. Ale nie ma chyba takiej możliwości. Naga prawda jest taka, że 100 lat walczą, to wszystko jakoś się wypali, to się wszystko jakoś uspokoi, jakieś negocjacje z powrotem wrócą, no i za parę tygodni, za parę miesięcy wróci wszystko do normy. Jedyna nadzieja to jest to, że w tych młodych Palestyńczykach, no tyle tylko, że oni też są bardzo zesperowani, biedni są, że ciągle mieszkają bez kraju, no ale powinni bardziej jakoś się skoncentrować na nauce, na przemyśle, na wszystkim takim, co jest potrzebne do normalnego życia, zamiast ciągle myśleć i budować 100 tysięcy rakiet z rur hydraulicznych i z nawozu rolnego. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, no już teraz zmonetyzowanego filmiku. Także dziękuję, jeżeli oglądacie więcej niż 15 sekund. Dziękuję, jeżeli klikacie na reklamodawcę. No nie są to wielkie pieniądze, tak szczerze powiedzieć, no to YouTube płaci za 1000 obejrzeń dłuższych niż 15 sekund. Tak, także to jest, jeżeli jest mniej niż 15 sekund, to w ogóle nie płaci. No i żeby dostać $1, no to musi być 1000 obejrzeń. To nie są wielkie sumy. No, dlaczego oglądanie reklam jest ważne? No, oglądanie reklam jest ważne, no bo YouTube żyje z tego, że zarabia na reklamach. No jeżeli zarabia na reklamach, no to wtedy pokazuje te filmy, które mają reklamy. Tak jak ja byłem zdemonetyzowany drugi raz w sumie. Ostatni raz zdemonetyzowali mnie w lipcu zeszłego roku. Normalnie odwołanie zajmuje około 30 dni, teraz zajęło 270 dni. No i wrócili. Zobaczymy na jak długo, zobaczymy, czy znowu będą jakieś szakale donosiły na mój kanał. Możliwe, że znowu reklamy znikną, ale najważniejsze jest to, że właśnie może będą częściej polecane. YouTube robi wielkie świństwo temu kanałowi, no bo w zasadzie od dwóch miesięcy nikt nie był w stanie, ludzie się subskrybują, ale liczby się nie pojawiają. Do tego z jakiegoś powodu YouTube wycina jedną, dwie subskrypcje dziennie. Także to już od paru ładnych tygodni, miesięcy liczba ugrzęzła na 5200. Także zdrowia dla normalnych. Do następnego.